Witajcie. Chciałam dzisiaj z Wami porozmawiać na temat primera Ultra Bond Extra Strong. Jest to preparat, z którym mogliście się wcześniej nie spotkać, dlatego chciałabym Wam go dzisiaj przybliżyć. Jeżeli skupimy się na jego składzie i przeczytamy zawartość samego primera zgodnie z tym, co jest na etykiecie, zauważycie, że ten primer różni się dwoma składnikami od klasycznych primerów bezkwasowych. I właśnie na tym chciałabym dzisiaj skupić Waszą uwagę. Pierwszy składnik, o którym sobie porozmawiamy, to jest tokoferol. Jeżeli nie wiecie, czym jest tokoferol, już Wam szybciutko przybliżam. Jest to witamina E. I mam nadzieję, że większość z Was wie, ale witamina E jest składnikiem niezbędnym do tego, żeby skóra, paznokcie i włosy były w takiej naprawdę dobrej kondycji. Przede wszystkim witamina E hamuje proces starzenia się skóry, włosów oraz paznokci, działa przeciwutleniająco i jeszcze jest tutaj jeden najważniejszy element, mianowicie hamuje transepidermalną utratę wody, co powoduje, że zastosowanie tego primera w efekcie długiego stosowania może spowodować, że paznokcie naszych klientek przestaną wysychać. Dodatkowo, oprócz tokoferolu, w tym primerze znajdziecie jeszcze jeden dodatkowy składnik, z którym mogliście się wcześniej nie spotkać w preparatach adhezyjnych. Mowa tutaj o pantenolu, czyli o prowitaminie B5. Prowitamina B5 naturalnie występuje w naszej skórze, włosach i paznokciach, a jej z kolei brak bądź utrata zawsze będzie wpływać na dodatkową kruchość i suchość paznokcia. Więc chciałabym Wam teraz przybliżyć, dlaczego konsystencja tego primera przypomina Wam konsystencję bazy. I prowitamina B5, czyli wcześniej wspomniany pantenol oraz tokoferol są substancjami, które są gęste. Jeżeli byście mieli z nimi styczność, sprawiają wrażenie tłustych. Dlatego też dodanie tych dwóch składników do klasycznego primera spowodowało, że produkt nam się zagęścił. Dodatkowo pojawia się w czarnej butelce, żeby nie miał żadnego kontaktu ze światłem ultrafioletowym, ponieważ od tego może zwyczajnie delikatnie zmienić odcień. Zastosowanie tego primera kierujemy głównie do paznokci, które są bardzo przesuszone, które są kruche, które są zniszczone, ale kategorycznie nie można tego primera używać do paznokci wilgotnych, do paznokci, których klientki mają nadpotliwość dłoni, albo też do paznokci, które są zdrowe i niczego nie potrzebują. Zastosowanie tych dwóch składników, o których Wam wcześniej wspomniałam, nie ma za zadanie odżywić tych paznokci. My paznokcia naturalnego nie jesteśmy w stanie odżywić. Te substancje są odpowiedzialne za wytworzenie płaszcza ochronnego na płytkach paznokci po to, żeby one nie wysychały bardziej, żeby nie traciły tej wody, żeby nie traciły elastyczności, żeby nie stawały się bardziej kruche. Za chwileczkę pokażę Wam na modelce sposób aplikacji primera Ultra Bond Extra Strong i mam nadzieję, że od teraz już będziecie dokładnie wiedzieli, jak poradzić sobie z tym genialnym produktem. Primer Ultra Bond Extra Strong. Proponuję go aplikować minimum na 5 paznokci, a możecie od razu na 10. Ultra niewielka ilość, tak jak widzicie w tym momencie. I pędzelkiem do żelu wmasowujemy sobie w cały paznokieć. Widzicie, że ilość primera jest totalnie znikoma. On wytworzy tutaj bardzo fajny i skuteczny taki płaszcz ochronny dla paznokci naturalnych, żeby one już bardziej nie wysychały. A tu widzimy u modelki, mamy niezwykle suchą skórę, więc też paznokcie na pewno będą miały tendencję do wysychania. Nie będą się tak bardzo kruszyć i strzępić. A jednocześnie mamy tutaj bardzo dobrą adhezję i możemy przejść już do pracy z żelem.